Mikołajkowa Niezapominajka jest to już w tym roku nasza 7. edycja, z którą wędrujemy do pacjentów właśnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, kiedy pacjenci w chorobie nowotworowej nie mogą tego czasu spędzić ze swoimi bliskimi, tylko przebywają na oddziałach onkologicznych. Z roku na rok coraz bardziej przybywa wolontariuszy biorących udział w tej akcji, także coraz więcej jest osób chcących być Mikołajami tak naprawdę. Są to takie radosne chwile. Jak jesteśmy tutaj, wywołujemy uśmiech. To widać na twarzach tych pacjentów. Jesteśmy po to, by dać im taki zastrzyk energii, taką wiarę w wyzdrowienie i widzimy, że to działa. O to tak naprawdę w tej całej akcji chodzi. Pacjenci są szczęśliwi. Jak widzą radosne twarze koło siebie, Mikołaja, prezenty, żyją przeświąteczną atmosferą, zapominają o chorobie. A tym samym ten uśmiech na twarzy pacjenta jest wart każdej chwili.